Choć normalnie nie nagrywam tego typu filmów, tak też warto krótko podsumować ostatnie wydarzenia w temacie UFO. W ubiegłym roku pięć wysoko postawionych osób w strukturach rządu USA publicznie stwierdziło, że Stany Zjednoczone zyskały pod ziemską technologią. Naturalnie najważniejszą z tych osób był David Grush, oficer wywiadu z Narodowego Biura Rozpoznania Narodowej Agencji Wywiadu Przestrzennego z dostępem do sieci tajnych informacji. David Grush zeznawał pod przysięgą przed Komisją Kongresu po tym, jak przeprowadził czteroletnie śledztwo w sprawie istnienia tajnego programu odzysku UFO z katastrof i prób inżynierii wstecznej. Oprócz Davida Grusha takie same słowa o odzysku pozaziemskiej technologii wypowiedzieli. Carl Nell, pułkownik armii USA, były pracownik dowództwa kosmicznego. Dr James Lakacki, inżynier jądrowy, były kierownik programu AFSA w Agencji Wywiadowczej Departamentu Obrony. Colm Kelleher, biochemik, który również pracował w tym programie UFO dla Pentagonu. Tim Gallaudet, oceanograf, emerytowany kontradmirał Marynarki Wojennej USA, był administrator Narodowej Służby Oceanicznej Atmosferycznej. To zatem pięć osób. Był także szósty człowiek, choć pod pseudonimem Jonathan Gray, który pracuje w Narodowym Centrum Wywiadu Kosmicznego Powietrznego NASTIC z uprawnieniami sieci tajnymi. W ostatnim miesiącu naprzód wystąpiły kolejne dwie osoby, Lou Elizondo oraz Harald Malmgren. Najważniejszym wydarzeniem w ostatnich dniach były zeznania Lou Elizondo, który opublikował długo wyczekiwaną książkę Imminent, dokumentującą historię jego pracy w sprawie UFO dla Pentagonu. Elizondo przerwał wieloletnie milczenie i przekazał kilka intrygujących stwierdzeń. Zanim jednak omówimy najnowsze twierdzenie Elizondo, warto poświęcić moment dla postaci Haralda Malmgrena, który jakiś czas temu przekazał zaskakujące oświadczenie. Harald Malmgren, obecnie 89-latek, był doradcą prezydentów Kennedy'ego, Johnsona, Nixona oraz Forda. Podczas wielu lat służby rządowej zajmował szereg wysokich pozycji. Malmgren napisał wiele artykułów i recenzowanych prac naukowych na temat ekonomii, bezpieczeństwa międzynarodowego czy geopolityki. Harald Malmgren oświadczył. Ponad 60 lat temu otrzymałem najwyższe stopnie klasyfikacji, aby kierować pracami Departamentu Obrony nad bronią jądrową i obroną przeciwrakietową. Zostałem nieformalnie poinformowany o technologiach z innego świata przez Richarda Bissella CIA, który był odpowiedzialny za Skunk Works, Strefę 51, Los Alamos itd. Ale zostałem zobowiązany do zachowania tajemnicy. Rzeczony Richard Bissell był oficerem CIA, uznawanym za jednego z najważniejszych mistrzów szpiegostwa w jej historii. Odpowiedzialnym za duże projekty takie jak samolot szpiegowski Lockheed Skunk Works U-2 czy inwazja w Zatoce Świń. Bissell osobiście wybrał obszar strefy 51 jako miejsce na ośrodek testowy dla U-2, po czym nadzorował bazę i jej rozbudowę do czasu rezygnacji CIA. Richard Bissell był także pierwszym dyrektorem Narodowego Biura Rozpoznania, więc tej samej agencji, w której pracował informator David Grush. Innymi słowy, krótko mówiąc, Richard Bissell zajmował wysokie pozycje, na których mógł posiadać informacje o tym, że Amerykanie rzeczywiście odzyskali pozaziemską technologię z różnych katastrof UFO. Harald Malmgren dodał. Bissell poinformował mnie nieoficjalnie po swojej rezygnacji ze stanowiska zastępcy dyrektora spraw operacji specjalnych CIA. Nie szukam publicznego potwierdzenia, po prostu opowiadam swoją historię. Potwierdzenia będą dokonywane przez osoby bezpośrednio zaangażowane w nadchodzących miesiącach. Zaskakujące oświadczenie Malmgrena zbiegło się w czasie z długo wyczekiwaną premierą książki Elizondo. Malmgren wskazał jednak, że nie zna osobiście Lou Elizondo, ale zwrócił uwagę, że jego najnowsza książka ma rzekomo przebić tamę i oczekuje, że z czasem nastąpią kolejne ujawnienia. Po prostu pomyślałem, że nadszedł czas, aby reszta ludzkości zaczęła myśleć o tym, co to oznacza dla zrozumienia świata, w którym żyjemy. Krótko mówiąc, Harald Malmgren, były doradca kilku amerykańskich prezydentów, twierdzi, że ponad 60 lat temu Bissell poinformował go o pozaziemskiej technologii. Choć to zeznanie pochodzi z drugiej ręki, to jest to ciekawe stwierdzenie, biorąc pod uwagę imponujący dorobek życiowy Malmgrena. Jego zeznanie przeszło jednak w mediach bez większego echa. Przejdźmy zatem do Lou Elizondo. Jak wiemy, Elizondo był jednym z architektów ujawnienia informacji UFO 2017 roku. To on był współodpowiedzialny za ujawnienie słynnych nagrań UFO. Elizondo to agent kontrwywiadu, który spędził wiele lat na różnych pozycjach rządowych. Elizondo był szefem niejawnego programu UFO ATIP dla Pentagonu.
Kilka lat temu w swoich wypowiedziach dawał do zrozumienia, że według informacji, jakie posiada, Stany Zjednoczone odzyskały pozaziemską technologię oraz biologiczne materiały. Elizondo zawsze był jednak oszczędny w swoich słowach, wskazując na to, że wciąż posiada poświadczenie bezpieczeństwa i musi być uważny w tym, co mówi publicznie. Po kilku latach postanowił opublikować książkę, w której zawrze więcej informacji. Jako że Elizondo był pracownikiem Pentagonu, książka musiała przejść skrupulatny proces recenzji i cenzury przez DOPSR, czyli Biuro Obrony do Spraw przed publikacji i przeglądu bezpieczeństwa. Elizondo celowo zostawił w książce te fragmenty, które zostały mu cenzurowane, aby czytelnicy zobaczyli, czego rząd nie ma zamiaru ujawniać. Oto najważniejsze punkty, które publicznie podnosił Elizondo. UFO istnieją i niektóre prezentują zaawansowaną technologię. Rząd USA posiada wiele nagrań UFO, w tym nawet w 4K, które nigdy nie zostały publicznie udostępnione. Jak wskazuje w swojej książce, te latające statki nie zostały stworzone przez człowieka. Ludzkość w rzeczywistości nie jest jedynym inteligentnym życiem we wszechświecie i nie jest gatunkiem alfa. Jedno nagranie pokazuje gigantyczne UFO, które porusza się pod wodą z prędkością 455 węzłów, czyli około 900 km na godzinę. Elizondo podaje więcej informacji na temat słynnego 23-minutowego nagrania UFO, które rzekomo istnieje, ale nigdy nie zostało odtajnione. Nagranie pochodzi z drona Predator prowadzącego obserwację obiektu nuklearnego we wrogim kraju. Kamera zarejestrowała trzy świecące obiekty, trzy kropki. W pewnym momencie obiekty nagle zaczęły lecieć w formacji idealnego trójkąta, przybywając 100 km w mgnieniu oka i podlatując do drona. Gdy obiekty się zbliżyły, widać było, że mają stałą konstrukcję. Statki zmieniały formację i przez 23 minuty wydawało się, że bawią się z dronem. Naturalnie od dawna słuchamy różnych relacji o tym, że rząd USA posiada ciekawe, utajnione nagrania UFO. Pamiętajmy jednak, że to właśnie Elizondo był współodpowiedzialny za upublicznienie słynnych nagrań UFO. W tym aspekcie ma zatem dużą wiarygodność. Pomógł ujawnić kilka nagrań, a jak twierdzi, te nagrania są jednymi z najmniej przekonujących, bo istnieją znacznie lepsze nagrania. Idźmy zatem dalej. Istnieje tajny amerykański program inżynierii wstecznej odzyskanej pozaziemskiej technologii, nadzorowany przez małą grupę ludzi z rządu oraz firmy zbrojeniowe i lotnicze. Szeroka nazwa programu to Legacy Program. Ludzie nadzorujący dostęp do pozaziemskiej technologii odnoszą się pogardliwie do prezydentów i polityków jako tymczasowych pracowników, którzy nie mają potrzeby znać ich informacji. Jeśli istnieje potrzeba, niektórzy prezydenci dostają ogólny zarys informacji bez wchodzenia w szczegóły. Elizondo wymienia trzy incydenty UFO, podczas których doszło do odzysku pozaziemskiej technologii. Pierwszym z nich jest incydent w Roswell, gdzie według Elizondo doszło do dwóch katastrof UFO, podczas których odzyskano cztery nieludzkie ciała. Te informacje pokrywają się oczywiście z wszystkim, co opisałem w moim 2,5-godzinnym filmie Prawdziwa historia incydentu UFO w Roswell, który polecam wszystkim, jeśli jeszcze go nie widzieliście. Elizondo wskazuje także na katastrofę UFO w latach 50. w pobliżu Del Rio, po meksykańskiej stronie przy granicy z USA. Być może pamiętacie, że kiedyś wspominałem o tym incydencie, choć nie nagrałem osobnego filmu na ten temat. Elizondo wskazuje, że odzyskano wówczas jedno nieludzkie ciało. Dla mnie najbardziej zaskakującą informacją była jednak następna katastrofa UFO, o której wspomina Elizondo. Zaskakująca o tyle, że nigdy wcześniej nie słyszałem o tym incydencie i nigdy wcześniej nikt inny o tym nie wspominał. Otóż według Elizondo w 1989 roku doszło do katastrofy UFO w Kazachstanie. Doszło tam do katastrofy dużego obiektu w kształcie tiktaka, podczas której odzyskano ciała czterech nieludzkich istot. Elizondo wymienia z nazwy prywatne firmy zbrojeniowe i lotnicze, które były lub wciąż są zaangażowane w pracę nad inżynierią wsteczną odzyskanej pozaziemskiej technologii. Rzekomo rząd USA miał od lat 40. przekazywać odzyskane statki i materiały tym firmom, aby te wykonały nad nimi w sekrecie badania i próbowały dokonać inżynierii wstecznej. Rzekomo nie ma prawie żadnego progresu, bo technologia jest zbyt zaawansowana, by ją zrozumieć.
Jedna wymieniona firma nikogo tutaj nie dziwi – Lockheed Martin, o której słyszymy już od wielu dekad. Elizondo poszedł jednak o krok dalej i wymienił aż 7 innych firm, które jego zdaniem również brały w tym udział. Te firmy to kolejno – TRW, McDonnell Douglas, Northrop Grumman, Raytheon, Boeing, Bae Systems i Aerospace Corporation. To było jedno z najciekawszych zeznań Elizondo. Czyżby architektura tajemnic UFO poszła aż tak daleko? O Lockheed słyszeliśmy od dekad. Istniał także dużo pogłosek o udziale Northrop Grumman, Aerospace Corporation i Raytheon. Elizondo wymienia jednak także TRW, McDonnell Douglas, Boeing i Bae Systems. Elizondo twierdzi, że odzyskane nieludzkie ciała z katastrof UFO były przekazywane z baz wojskowych do kolejnych baz, a w badania nad nimi zamieszany był koncern Monsanto. Elizondo twierdzi także z informacji, jakie posiadał. Ciała były przez pewien moment trzymane w bazie Fort Detrick w Maryland. Elizondo po raz kolejny użył przenośni dotyczącej króla Tutanchamona. Dawno temu hipotetycznie opisał sytuację, w której ktoś współczesny po raz pierwszy wchodzi do jego grobowca i wewnątrz widzi nietknięty Boeing 747. Wiele osób uważało, że może to być spekulacja na temat tego, że jedno UFO zostało odzyskane przez wykopaliska archeologiczne. Elizondo ponownie użył tej przenośni, jednak tym razem opisując sytuację, gdy rząd USA w latach 40. i 50. odzyskuje nieznany materiał, który ma tak zadziwiające właściwości, nie pasujące do tamtych czasów, że jest to mniej więcej tak jak odnalezienie Boeinga 747 w grobowcu Tutanchamona. Poziom technologiczny zupełnie nie pasowałby do opisywanego okresu z historii. To istotna klaryfikacja, ale wciąż istnieją pogłoski o odzysku UFO z wypukajsk archeologicznych. Elizondo twierdzi, że na własne oczy widział implant usunięty z wewnątrz ciała amerykańskiego żołnierza po tym, jak ten miał bliskie spotkanie z UFO. Według Elizondo było to technologiczne urządzenie otoczone powłoką w jakiejś formie biologicznej kapsuły. Ta biologiczna kapsuła ma na celu oszukanie organizmu, tak aby nie wytworzył on żadnej reakcji immunologicznej na ten nieznany obiekt. To zeznanie Elizondo jest niepokojące, ponieważ może dodać wiarygodności do szalonych historii na temat uprowadzeń przez obcych, które przez lata były przecież dyskredytowane. Elizondo twierdzi, że on, jego żona oraz jego sąsiedzi widzieli, jak przy jego domu pojawiły się orby, czyli UFO obiekty w kształcie jakby kul. Elizondo jest jak zwykle ostrożny podczas dyskusji o istotach, które odwiedzają naszą planetę. Unika stwierdzenia obcy lub kosmici, wskazując, że mogą to być istoty pochodzące z innych obszarów, niekoniecznie innych planet. Elizondo pokazał także rysunek, wedle którego te latające pojazdy są otoczone specjalnym bąblem, bańką, na granicy której występuje dylatacja czasu. Najwyraźniej to jedna z teorii dotycząca tego, jak te obiekty się właściwie poruszają. O zeznaniach Elizondo wspominał m.in. The Times, CBS, Newsweek, ABC, NBC News, New York Times, Associated Press itd. Elizondo udzielił wielu wywiadów dla różnych popularnych tradycyjnych mediów, m.in. CNN, NBC News, ABC, CBS, a także dla licznych podcastów. Jego wypowiedzi odbiły się w amerykańskich mediach całkiem szerokim echem, choć nie było o nich tak głośno jak o zeznaniach Davida Gresha. Naturalnie rdzeń twierdzeń Elizondo o tym, że Amerykanie odzyskali pozaziemskie pojazdy oraz ciała martwych obcych, nie jest niczym nowym. Od dekad z podobnymi informacjami naprzód wystąpiły dziesiątki ludzi. Generałowie, kontradmirałowie, pułkownicy, podpułkownicy, majorzy, kaprale, szeregowi, agenci służb specjalnych, politycy, naukowcy, kontraktorzy współpracujący z rządem, przecięci z jadacze chleba twierdzący, że byli świadkami katastrof UFO itd., itd. Zawsze jednak miło zobaczyć kogoś o takiej pozycji jak Elizondo, który również wreszcie prosto z mostu mówi o tym publicznie. Ocena zeznań Luisa Elizondo jak zwykle należy do Was. Możecie uznać, że mówi w 100% prawdę, że mówi 100% nieprawdę lub też coś pomiędzy. Jednym z problemów jest niewątpliwie to, że Elizondo dalej posiada poświadczenie bezpieczeństwa i może mówić tylko o niektórych rzeczach i niektórych aspektach. Nie wiadomo także, które omawiane przez niego informacje zna bezpośrednio, a które informacje zna jedynie pośrednio.
Naturalnie zeznania Elizondo nie zmieniły zupełnie niczego, podobnie zresztą jak zeznania Davida Grasha. Rząd USA w dalszym ciągu zapewnia, że nigdy nie odzyskał po żadnej pozaziemskiej technologii ani żadnych pozaziemskich ciał. To prowadzi nas z kolei do biura AARO, czyli oficjalnego programu rządowego badającego temat UFO. Jak pamiętamy, pół roku temu AARO pod przewodnictwem Shona Kirkpatricka opublikowało raport, w którym stwierdzono, że AARO nie odnalazło informacji o żadnej odzyskanej ukrywanej pozaziemskiej technologii. Według pełnego błędów raportu wszystkie zeznania tego typu są nieprawdziwe, są jedynie pogłoskami. AARO twierdzi także, że choć UFO istnieje, to większość ma prozaiczne wyjaśnienie i gdyby istniało więcej informacji, to dałoby się to wszystko wyjaśnić. Sean Kirkpatrick zasłynął także błyskotliwą analizą słynnego nagrania Gimbal, gdzie jego zdaniem obiekt to zapewne zwykły balon, pomimo tego, że porusza się z dużą prędkością pod wiatr. A do tego według niego obiekt odbija światło słoneczne, pomimo tego, że nagranie zostało nagrane w nocy. Oto słynny research dokonany przez Kirkpatricka i ludzi Saro. Kirkpatrick powtarzał także brednie na temat incydentu Roswell związany z balonem Mogul oraz tym, że świadkowie z Roswell widzący ciała obcych w 1947 roku w rzeczywistości widzieli manekiny testowe, pomimo tego, że te manekiny były zrzucane dopiero w latach 50. Kirkpatrick stwierdził także, że rozmawiał z ludźmi z Lockheed Martin i CIA, a ci zapewnili go, że nie wiedzą nic o żadnej odzyskanej pozaziemskiej technologii. Kirkpatrick, który początkowo wydawał się neutralnie nastawiony do tematu UFO, od czasu ujawnienia się Grasha zmienił swoje podejście i nieustannie rzucał zirytowane komentarze zarówno na temat Grasha, jak i innych informatorów. Ostatecznie Kirkpatrick zrezygnował i zniknął z tematu UFO. Jakiś czas temu nowym szefem AARO został mianowany niejaki John Koslowski, który od teraz będzie dowodził tym biurem. Tylko czas pokaże, jakim dyrektorem będzie Koslowski. Problem polega na tym, że już 2 lata temu dobrze poinformowani ludzie zwracali uwagę na to, że całe biuro AARO mogło zostać stworzone tylko po to, aby przykryć całą sprawę, przedstawić raporty zapewniające, że cała sprawa UFO została wyjaśniona, a politycy, media i przeciętni zjadacze chleba spokojnie to kupią. Nie wiemy, czy tak jest, ale wiemy, że zarówno Grasha, jak i Elizondo, a także cała masa innych ludzi publicznie oskarżali AARO o przykrywanie całego tematu. Co więcej, rzekomo nikt spośród 40 informatorów Davida Grasha nie udał się do AARO, ponieważ informatorzy obawiali się, że AARO to zwyczajna przykrywka. Zamiast tego informatorzy udali się do Generalnego Inspektora Społeczności Wywiadowczej, a także do Komisji do Spraw Wywiadu Senatu i Komisji Sił Zbrojnych Senatu. Tam zeznawali pod przysięgą na temat tego, co wiedzą o tajnych programach inżynierii wstecznej UFO. To właśnie ich zeznania plus zeznania Davida Grasha spowodowały, że Chuck Schumer, lider większości w Senacie, stworzył przepisy prawne domagające się ujawnienia światu informacji obcej inteligencji odwiedzającej naszą planetę, w tym ich odzyskanej technologii oraz ciałach. Zwróćmy też uwagę na różnicę w podejściu do tematu pomiędzy AARO, czyli oficjalnym biurem rządowym, oraz czołowymi senatorami. Przepisy Senatu na temat ujawnienia informacji odzyskanej pozaziemskiej technologii oraz ciałach zostały okrojone w tajemniczych okolicznościach, a zirytowany Chuck Schumer publicznie wystąpił naprzód, twierdząc, że rząd USA ukrywa informacje o UFO. Następnie AARO przedstawiło swój raport, wedle którego nie ma żadnej odzyskanej pozaziemskiej technologii. Dla wielu osób to wyjaśniało przecież całą sprawę, nie ma tutaj niczego pozaziemskiego. Tymczasem Chuck Schumer i inni senatorzy ponownie zaproponowali przepisy prawne domagające się ujawnienia informacji o odzyskanej pozaziemskiej technologii oraz nieludzkich ciałach. Cała gra zaczyna się zatem od nowa. Dlaczego by zatem to robili? Czyżby nie ufali raportowi AARO? Odpowiedź brzmi: najwyraźniej nie ufają, ponieważ informatorzy zeznawali pod przysięgą w ich komisjach senackich, zapewniając o istnieniu takich tajnych programów. To silny argument na rzecz tego, że raport AARO to przykrywka mająca zamknąć całą sprawę. Najważniejszym momentem UFO ujawnienia jest zatem to, aby przepisy prawne Chucka Schumera przeszły w nienaruszonej formie i zostały oficjalnie zaakceptowane na rok 2025. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę na zabawną sytuację. Chuck Schumer, szara eminencja wśród demokratów, lider większości w Senacie, był jednym z współodpowiedzialnych za odsunięcie Joe Bidena z wyścigu o fotel prezydenta USA. Media często o nim wspominają, ale gdy ten sam Chuck Schumer firmuje własnym nazwiskiem szokujące przepisy prawne ujawnienia informacji na temat UFO odzyskanej technologii oraz nieludzkich ciałach,
to nagle następuje absolutna cisza i media nie chcą o tym wspominać. Czyli co, jak rozumiem, Joe Biden został odsunięty z walki o fotel prezydenta m.in. przez człowieka niesprawnego rozumu? Czy tak wpływowy człowiek jak Chuck Schumer tak łatwo dałby się oszukać? A może jednak on i inni senatorzy wiedzą, że biuro ARO to przykrywka, ponieważ mieli kontakt z innymi informatorami, którzy tak jak Rush zeznawali pod przysięgą podczas zamkniętych przesłuchań. Jak na razie informatorzy Davida Grusha w dalszym ciągu nie ujawnili się publicznie. Możemy zgadywać, że albo zostali zastraszeni przez CIA, dokładnie tak jak zastraszeni byli Grusha i Elizondo, albo też zaoferowano im duże pieniądze w zamian za milczenie. Tymczasem sam David Grush milczy już od 9 miesięcy, a rzekomo miał przedstawić więcej informacji na temat tego, co właściwie wie z pierwszej ręki. Harald Malmgren twierdzi, że w najbliższym czasie naprzód wystąpią kolejne wysoko postawione osoby, które posiadają informacje na ten temat. Problem polega na tym, że słyszymy o tym od roku, jednak w dalszym ciągu nikt nie wystąpił naprzód. Pamiętajmy, że jeśli ta historia odzyskanych UFO jest prawdziwa, to osoby, które trzymają to wszystko w tajemnicy, nie cofną się przed niczym, aby ukryć te informacje. David Grush publicznie zeznał, że niektórzy ludzie zostali zamordowani, aby trzymać całą sprawę w tajemnicy. Grupa ludzi rzekomo trzymająca dostęp do najwyższego sekretu w historii ludzkości ma postrzegać prezydentów USA jako tymczasowych pracowników, którzy nie mają potrzeby znać ich informacji. W tym momencie warto zacytować człowieka, który nazywa się Bernard Heisz. Jest to astrofizyk, były pracownik Laboratorium Słonecznego i Astrofizycznego Lockheed Martin, autor ponad 100 prac badawczych z zakresu astrofizyki. Bernard Heisz, zwolennik pozaziemskiego wyjaśnienia UFO, już wiele lat temu stwierdził, że jest w kontakcie z wysoko postawionymi ludźmi, którzy zapewnili go o tym, że Stany Zjednoczone prowadzą wiele nieznanych programów dotyczących UFO, w tym takich dotyczących inżynierii wstecznie odzyskanej pozaziemskiej technologii. Jak stwierdził Bernard Heisz. Jeśli rzeczywistość zjawiska UFO była znana w ramach jednego lub więcej nieznanych programów specjalnego dostępu, dlaczego miałoby to być również utrzymywane w tajemnicy przed opinią publiczną? To pytanie zostało zadane znajdującemu się na wysokiej pozycji byłemu oficerowi wywiadu, który w kilku momentach swojej długiej kariery w jednej z agencji był informowany i proszony o pomoc w ocenie pewnych materiałów UFO. Otrzymałem jego odpowiedź za pośrednictwem pośrednika. Elita zaangażowana w te nieznane programy należy do najinteligentniejszych ludzi na planecie, ale mimo to pozostaje głęboko zdziwiona wieloma rzeczami, które odkryła. Ci ludzie mają tendencję do traktowania społeczeństwa z pogardą, niczym niezdyscyplinowane i niesforne dzieci, niezdolne do radzenia sobie z informacjami o niezwykłej złożoności. Podczas gdy oficjalnie popierają demokrację, elita tych programów w rzeczywistości opowiada się za rodzajem dobroczynnej dyktatury lub oświeconej oligarchii, rządzonej przez tych, którzy tak jak oni sami zdobyli prawo do wiedzy i podejmowania decyzji w najlepszym interesie cywilizacji. Do czego przeciętny człowiek, będąc leniwym i łatwo rozpraszającym się, nie jest w żaden sposób zmotywowany ani wykwalifikowany, aby się przyczynić. Przeciętny Amerykanin bardziej przyjmuje się Super Bowl niż życiem gdzie indziej we wszechświecie. Ci ludzie rzekomo w taki sposób myślą o przeciętnych zjadaczach chleba. Nawiasem mówiąc, po tym jak w 2017 roku Elizondo ujawnił się publicznie, ujawniając nagrania UFO i informacje o istnieniu niejawnego programu ATI badającego UFO, rzeczony Bernard Heisz zabrał głos, twierdząc, że jest to jedynie wierzchołek góry lodowej. Heisz już wtedy stwierdził, że według jego informatorów istnieją inne nieznane tajne programy. Tajne programy UFO, w które zaangażowane są prywatne firmy. A senator Harry Reid chciał przekształcić program AFSA w program specjalnego dostępu. Bernard Heisz to zatem człowiek, który miał bardzo głębokie kontakty i miał ogromną wiedzę na ten temat już wiele lat temu. Dziś dzięki Davidowi Grushowi wiemy, że Harry Reid chciał przekształcić AFSAP, czyli niejawny program rządowy badający m.in. UFO w latach 2007-2012 zarządzany przez doktora Jamesa Lekackiego, w tajny program o nazwie Conablu. Rzekomo ludzie z AFSAP negocjowali z zarządcami Lockheed Martin. Lockheed chciał się pozbyć pozaziemskiego statku, który otrzymał w tajemnicy przez rząd USA dekady temu.
Zawarto zatem wstępne porozumienie, aby ten statek został przekazany w ramach proponowanego programu Conablu. Jednak ten program nigdy nie został uruchomiony, po tym jak CIA nie wyraziła na to zgody i zabiła jakiekolwiek dyskusje i transakcje. Czy zatem astrofizyk Bernard Hecht mówi prawdę, cytując anonimowego informatora, wedle którego ludzie trzymający pieczę nad zyskanymi statkami traktują społeczeństwo z pogardą? Być może tak. Co zatem czeka nas w najbliższym czasie? Po pierwsze, musicie zrozumieć, że nawet jeśli naprzód wystąpi 50 wysoko postawionych osób z takimi samymi zeznaniami, to zupełnie nic to nie zmieni. Tak jak mówię, nawet 50 osób niczego nie zmieni. Rząd USA dalej może mówić, że to nieprawda, że ci wszyscy ludzie kłamią, mają halucynacje, nie ma na to żadnych dowodów i nikt im niczego nie zrobi. Przecież przez ostatnich 7 dekad naprzód wystąpiły dziesiątki wysoko postawionych osób i niczego to nie zmieniło. Pojawienie może nastąpić tylko oficjalną ścieżką poprzez przepisy prawne Chucka Schumera, które muszą przejść w nienaruszonym stanie, a nie ponownie zostać okrojone. Rzekomo jednak w najbliższym czasie rzeczywiście naprzód mają wystąpić kolejne osoby, które stwierdzą, że Amerykanie odzyskali pozaziemską technologię. Od ubiegłego roku naprzód wystąpiło 7 osób. David Grash, Carl Nell, James Lakacki, Colm Kelleher, Tim Gallaudet, Lou Elizondo i Harold Malmgren, plus 8 anonimowy Jonathan Gray. Czekamy zatem na kolejnych. Z informacji, o których się dokopałem, wynika, że niebawem publicznie głos w tej sprawie ma zabrać ktoś o bardzo wysokiej pozycji. Ktoś, kto będzie znany osobom, które oglądają wiadomości i śledzą amerykańską politykę. Tożsamość tej osoby pozostaje osnuta mrokiem tajemnicy. Choć pojawiły się spekulacje, że może to być na przykład John Kirby, kontradmirał, dyrektor spraw bezpieczeństwa narodowego po jego domu. Lub też na przykład James Clapper, były dyrektor wywiadu narodowego. Tak jak jednak mówię, nawet jeśli naprzód wystąpi ktoś o bardzo wysokiej pozycji, to niewiele to zmieni. Rzekomo także dojść do kolejnych przesłuchań UFO w kongresie. Jednak problem polega na tym, że słyszeliśmy o tym już rok temu. Ciągle miały być nowe przesłuchania i ciągle były blokowane albo do nigdy nie chodziło. Miejmy nadzieję, że tym razem rzeczywiście dojdzie do kolejnego przesłuchania w sprawie UFO w kongresie. Niebawem ma dojść do premiery dwóch filmów dokumentalnych na temat UFO, które są określone jako przełomowe. Pierwszy z nich o nazwie Program wyreżyserował James Fox, czyli twórca zdecydowanie najlepszych filmów na temat UFO, takich jak The Phenomenon, Moment of Contact czy Wiem co widziałem. Film ma być w całości poświęcony tajnemu programowi inżynierii wstecznej odzyskanej pozaziemskiej technologii. W tym filmie wystąpić ma znane twarze, a także kilku nowych informatorów, którzy posiadają wiedzę o takim programie, choć nie ma pewności, czy byli w niego bezpośrednio zaangażowani. Z informacji, jakie wyciekają, wynika, że w tym filmie może się pojawić niejaki John Estridge, który pracował w Narodowej Agencji Wywiadu Geoprzestrzennego, tak jak David Grash, a także w Biurze Dyrektora Wywiadu Narodowego. Ten film Jamesa Foxa może być bardzo ciekawy. Rzekomo od ponad roku trwają także prace nad kolejnym filmem dokumentalnym, który zaangażowany jest m.in. Lou Elizondo i który ma zawierać kolejne zeznania. Naturalnie zeznania kolejnych informatorów są istotne, ponieważ dodałyby jeszcze więcej wiarygodności zeznaniom Davida Grasha. Niewątpliwie każdy z nas chciałby poznać więcej informacji na temat rzekomo istniejącego tajnego programu inżynierii wstecznej UFO. Tego typu zeznania nie zmienią jednak naszej rzeczywistości. Moim zdaniem tylko zeznanie byłego prezydenta USA mogłoby naprawdę wywołać poruszenie, na przykład Jimmy'ego Cartera czy Baracka Obamy. Choć i tak to będzie za mało. Wszystko zmienić może jedynie oficjalne ujawnienie oficjalną ścieżką, na której niektórzy czekają już ponad 70 lat. Tak zatem wygląda podsumowanie najnowszych informacji. Lou Elizondo wywołał sporo szumu premierą swojej książki oraz kilkoma niezwykłymi oświadczeniami. Naprzód z wiedzą o zyskanej technologii pozaziemskiej wystąpił także Harald Malmgren. Czekamy na to, kim będzie tajemnicza wysoko postawiona osoba, która w najbliższych tygodniach ma wystąpić naprzód. Pojawią się także dwa filmy dokumentalne z kolejnymi informatorami. Tymczasem ARO ma nowego dyrektora. Jedyne co możemy zrobić, to jak zwykle czekać na rozwój wydarzeń, a także analizować dawne historie o rzekomych katastrofach UFO. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie.
Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.